Zakłady Azotowe Puławy to największe i najlepiej zorganizowane przedsiębiorstwo w Grupie Azoty. Wypracowujemy 50% zysków całej grupy. W 2012 roku nastąpiła kumulacja negatywnych zdarzeń, niekompetencji lokalnych polityków partii rządzącej, niekompetencji rady nadzorczej i zarządu spółki. W wyniku tego utraciliśmy niezależność. Należy dołożyć wszelkich starań, żeby tą niezależność odzyskać. W ubiegłym roku Rada Dialogu Społecznego, składająca się z urzędników rządowych, samorządowców, przedstawicieli organizacji pracodawców i związkowców, przyjęła stanowisko podpisane następnie przez wojewodę lubelskiego, w którym domaga się od decydentów zmiany organizacyjnej Grupy Azoty, w wyniku której nasze przedsiębiorstwo odzyska niezależność. Nasze przedsiębiorstwo posiada ogromny potencjał. Ten potencjał nie może być ograniczany z zewnątrz, po to na przykład, żeby zrealizować inwestycje w Policach. Należy zainwestować w spółki z grupy kapitałowej Puław. Jest tam ogromny potencjał. Wiedzą o tym ci, którzy wielokrotnie próbowali je sprywatyzować. Bądźmy od nich sprytniejsi.